Cześć kochani, dzisiaj jest pierwszy dzień, gdzie testuję nową maskarę i dodatkowo będę dla Was tworzyć romantyczny look na randkę. Przez kolejne dwa dni będę dla Was tworzyć inne looki na randkę, także musicie zostać ze mną. Zostańcie też do końca, bo mam dla Was zapowiedź bardzo fajnego makijażowego konkursu, w którym możecie wygrać świetne kosmetyki. Dzisiejszy look będzie bardzo romantyczny, stąd moje romantyczne uczesanie kłos, fale. Na koniec opowiem Wam też o miejscu oraz o outficie. Zacznijmy jednak od makijażu i dziś gwiazdą tego makijażu, jak i gwiazdą kolejnych makijaży w kolejnych dniach, będzie nowa maskara The Falsies Push Up Drama. Mam ją w wersji normalnej i w wersji wodoodpornej. Jest to maskara z dużą szczoteczką i ambasadorką jest Gigi Hadid. Myślę, że to mówi samo za siebie. Przepiękna, przepiękna modelka. Dzisiejszy look będzie bardzo taki miękki, romantyczny. Oprócz oczu nie będzie tutaj wyraźnych punktów na twarzy. Chciałam właśnie, żeby to oczy przyciągały uwagę, ponieważ na randce, czy to w kinie, czy na spacerze, chcemy zwrócić uwagę faceta na nasze oczy. I stąd właśnie oczy będą bardzo wyraźne. Ale zaczynam od podkładu. Wybrałam podkład Dream Velvet, bo chcę, żeby właśnie to wykończenie było takie bardzo miękkie. Nakładam pędzlem. Wybrałam odcień 21 Nude. Teraz troszkę rozświetlę okolice pod oczami i przyciemnię policzki, żeby troszkę wysmuklić twarz. I będę to robić Master Contour Face Studio w kolorze 02 Medium. Następnie nakładam róż Dream Touch Blush w kolorze 06. Ma taki piękny różowy odcień, idealny na randkę i ma bardzo ładne, takie świetliste, ale też miękkie wykończenie. Całość utrwalę pudrem Superstay 24 w kolorze Sand. Przechodzę do oczu. Cienie będą dosyć delikatne, rozświetlone. Wybieram te bardziej złotawe. A następnie robię kreskę linerem Master Ink w wersji matowej, bo chcę właśnie, żeby to oko miało takie miękkie wykończenie. Teraz przechodzę do brwi, bo rzęsy zostawiam sobie na koniec. Do brwi użyję kredki Master Shape w odcieniu Soft Brown. Całość utrwalam żelem Brow Drama w odcieniu Medium Brown. Miękki makijaż oczu jest już gotowy, przechodzę do maskary. Oczywiście żaden makijaż nie będzie pełny bez pięknych rzęs i dziś właśnie testuję nową maskarę Push Up Drama. I zobaczymy sobie, kochani, szczoteczkę. Jak widzicie, jest bardzo elastyczna. Jest to szczoteczka silikonowa, dosyć duża. Kształt włosków jest zupełnie inny niż w maskarach, które widzieliście do tej pory. Włoski są szerzej rozstawione po to, żeby dystrybuować więcej tuszu. I są też tak zbudowane, żeby dobrze ten tusz wyczesywać. Są też krótsze niż w tradycyjnych szczoteczkach. I tak jak mówiłam, szczoteczka jest elastyczna, przez co możemy dotrzeć do najmniejszych rzęsek. I w takim romantycznym looku bardzo dobra maskara, która pogłębi Wasze spojrzenie, jest po prostu niezastąpiona. Bo kiedy idziecie na randkę, chcecie przyciągać uwagę mężczyzny właśnie do Waszych oczu. Chcecie, żeby się po prostu w Waszych oczach zatracił. I dlatego warto podkreślić nasze rzęsy w taki sposób, żeby patrzył się tylko na nie. Jest to tuż bardzo mocno pogrubiający rzęsy. Już po kilku ruchach widzicie, że mam efekt sztucznych rzęs. Pamiętajcie, żeby ten tusz dobrze wyczesać. Czasem będziecie musiały dłużej z nim popracować, ale efekt po prostu mówi sam za siebie, więc warto dłużej popracować. Zobaczcie na porównanie obu oczu. Mam tak piękne rzęsy. Wygląda to po prostu jak u lalki. Naprawdę przyciąga to wzrok. Jak widzicie, uzyskałam bardzo laleczkowy efekt i ten tusz będzie idealny na randki, na wyjścia. Natomiast nie jest to tusz absolutnie do szkoły czy do pracy. Pamiętajcie, że to jest tusz na specjalne okazje, właśnie takie jak randka, koncert. Pomaluję jeszcze usta, żeby wykończyć ten makijaż. Magnetic Magenta 950, pomadka matowa. Idealnie będzie mi pasować do tego makijażu. Kochani, taki makijaż, taki look będzie świetnie wyglądał na randki, na świeżym powietrzu, na spacer, do kina, do kawiarni. Kiedy chcecie zrobić wrażenie na swoim mężczyźnie, pokazać, że jesteście romantyczkami, że jesteście takie delikatne i kobiece. Także dzisiejsza odsłona makijażu jest właśnie taka romantyczna, kobieca, zmysłowa. Do tego makijażu dobrałam też stylizację ze strony answer.com oraz miejsca, które rekomenduję na właśnie takie randki. Także jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie zobaczyć, jak wyglądam w całości, to koniecznie odwiedźcie stronę, podlinkuję Wam na dole. Na stronie Maybelline macie zaznaczone wszystkie miejsca, które polecam na randkę oraz szczegóły mojej stylizacji. Na stronie Maybelline czeka też na Was wspaniały konkurs makijażowy, w którym możecie się wykazać. Tworzę tu dla Was tutoriale makijażowe z użyciem Push Up Drama i Wy też możecie przetestować ten tusz i możecie pokazać swoją kreatywność, jeżeli chodzi o makijaż. Także zapraszam Was serdecznie na stronę. Możecie na niej dodawać swoje zdjęcia i pokazywać swoje makijaże inspirowane moimi filmami. Mam nadzieję, że moje tutoriale Was zainspirują, żeby tworzyć takie piękne randkowe looki. Oczywiście wszystkie zasady konkursu macie na dole. Ja Wam jeszcze pokażę nagrodę, jaką możecie wygrać. Takich to nie jest jedyna nagroda, tych nagród będzie o wiele, wiele więcej.
Będzie to taki piękny zestaw, w którym możecie przetestować nową maskarę Push Up Drama, eyeliner Masterpiece Curvy, stick do konturowania, którego dziś używałam w tym makijażu Master Contour Face Studio i Vivid Matte Liquid w kolorze 35 Rebel Red. I wszystko w takim cudownym pudełku. Także naprawdę jest o co walczyć, nagroda jest bardzo fajna. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną robić te makijaże. A teraz na koniec mam dla Was zagadkę. Jak wiecie, jutro pokażę Wam kolejny makijaż i będę używać tym razem wodoodpornej wersji tuszu. I jestem bardzo ciekawa, czy odgadniecie, na jaką okazję, na jaką randkę będzie mi potrzebny wodoodporny tusz. Także zgadujcie w komentarzach, jestem ciekawa, co Wy myślicie. No i zapraszam Was już jutro na kolejny tutorial. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli Wam się podobało i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!